Wow, w sadzie Bena jest całe mnóstwo drzew. Billy pomaga mu go ogarnąć. Cześć, Ben. Hej, Billy. Razem stanowicie świetny zespół. Ta robota chyba zajmie wam bardzo długo. Jesteście już zmęczeni? To niedobrze, bo mamy jeszcze całe mnóstwo jabłek do zebrania. A zaraz noc. Dobry pomysł, poprośmy super ciężarówkę. On na pewno nam pomoże. Cześć, Karl. Może później umyjesz swoje ząbki? Mamy sprawę. Ben i Billy od rana zbierają jabłka z sadu. Ale tych drzew jest tak wiele, że razem nie dadzą rady. Czy mógłbyś im pomóc? Widzę, że nie tracisz czasu, Karl. To tego szukałeś? Sprężynujących nóg? Ale jak to pomoże w zbieraniu jabłek? Chyba Karl zabrał się za to bardzo poważnie. A ciekawe, do czego użyjesz tego peryskopu? Cokolwiek planujesz, super ciężarówko, mam nadzieję, że zadziała. Niezła transformacja, co chłopaki? Ale wciąż nie wiemy, jak to nam pomoże. Co? Będziesz skakał po ziemi i sprawisz, że jabłka spadną same? To świetny pomysł! Jest za ciemno? Może zapalisz latarkę? Tam jest Ben i Billy. Będziecie łapać jabłuszka. Gotowi? Dalej, super ciężarówko, to działa!
Wow, tylko spójrzcie na te wszystkie jabłka, które spadły na ziemię. Udało się, super ciężarówko. Ben i Billy spotkają się z tobą przy bramie. Macie coś na podziękowanie dla super ciężarówki? To koszyk pełen świeżych jabłek! Dziękujemy za wszystko, super ciężarówko. Byłeś niesamowity. Do zobaczenia! Super ciężarówka! Zobaczcie tylko, jak dobrze lata Penny. Musi mieć dzisiaj dobry humor. Chwila, moment. A kto tam na... staje i chowa się? Kto to może być? To Amber i Piklo. Ale dlaczego chowają się przed Penny? Piklo, Amber, co tu się wyprawia? Dlaczego chowacie się przed samolotem Penny? Aha, szykujecie jej imprezę urodzinową. Tylko chcecie, żeby was nie zauważyła? Może znajdziemy jakiś sposób, żeby zaskoczyć Penny? Piklo, czyżbyś miała jakiś pomysł? Zgadza się. Super ciężarówka będzie wiedziała, co robić. Jedź i wyślij mu sygnał. Ale przypadek. Carl też obserwuje Penny, jak robi akrobacje na niebie. Carl, Penny i Pikla chcą zorganizować niespodziankową imprezę urodzinową dla Penny. Tylko, że ma to być niespodzianka i nie chcą być odkryte. Czy mógłbyś im pomóc? Zmienisz się w pojazd kameleon? Doskonale! Wow! To wyglądało imponująco, ale chyba nic się nie zmieniło. To się nazywa dobra transformacja. Mm-hmm.
Pinklow? Super ciężarówka przyjechała wam pomóc. On tam jest. Spójrzcie jeszcze raz. Zamienił się w pojazd kameleon. Dzięki temu będzie mógł przenieść ciasto i balony, tak żeby Penny go nie zauważyła. Teraz go widać. A teraz już nie. Czas zacząć imprezę. To ciasto wygląda przesmacznie. A baloniki są przepiękne. O-o! O, cześć Penny! Czy widziałaś coś dziwnego? Baloniki? To nietypowe. Zgadza się. Tutaj nikogo nie ma. Mówisz, że wszyscy zapomnieli o twoich urodzinach? Jesteś pewna? Niespodzianka! Jak im się udało to wszystko przygotować? Cóż, mieli pomoc od przyjaciela. A właśnie, czas celebrować twoje urodziny. Miłej zabawy, przyjaciele. Dziękujemy za pomoc, super ciężarówko. Super ciężarówka! Napadało dużo śniegu w naszym mieście. Czuję, że niedługo nadejdzie burza śnieżna. Cześć, Hela. Musi ci być bardzo zimno. Ciekawe, kto tam jedzie. Aha, to Marley Monster Truck. Wow, Marley, widzę, że dobrze się bawisz. Ale czy to jest bezpieczne? Tam chyba nie było pozwolenia na wjazd. O-o, chyba za tobą leci lawina, Marley. Marley, uważaj! No nie, Marleya przykryła lawina. Potrzebujemy pomocy. Hela, możesz wysłać sygnał super ciężarówki? Dziękujemy. Cześć, Karl. Jaki ładny szalik sobie dziejesz. Potrzebujemy twojej pomocy? Marley Monster Truck został przykryty śniegiem, jak spadła na niego lawina. Aha, to nie jest szalik. To jest maska superbohatera. Widzę, że jesteś gotowy na ratowanie naszych przyjaciół w zimę. Dobrze, bierzmy się do pracy. Jedźmy do jaskini. Który pojazd uwolni Marleya spod śniegu, Karl? To świetny pomysł! Twoja transformacja w pług śnieżny!
Doskonale, super ciężarówko. Ruszamy teraz na akcję ratunkową. Dziękujemy, że zaopiekowałaś się Marleyem, Helo. Super ciężarówka już tu jedzie i zaraz go uwolni. Dobrze, super ciężarówka. Sugeruję, żebyś zaczął od dołu. Nie chcemy tutaj kolejnej lawiny, prawda? Dobra robota, super ciężarówka. Już widać koła Marleya. Kontynuujmy! Już go widać! O nie! Cały przemarzł i teraz szczęka zębami! Prędko, wyciągnijmy go stamtąd! Hela, może użyjesz swojego haka, żeby wyciągnąć Marleya z tej zaspy? Super ciężarówko, troszeczkę się cofnij, bo Hela może nasypać śniegu na ciebie! Ciągnij mocno, Hela! Wspaniale, Hela! Super ciężarówko, ty też się spisałeś! Całe szczęście, że wszystko dobrze się skończyło. Marley, następnym razem musisz uważać na głęboki śnieg i lawiny. Dziękujemy, super ciężarówko. To będzie ostrzeżenie dla innych mieszkańców. Super ciężarówko, może powinieneś podziękować Heli za jej pomoc? Super ciężarówko, jesteś gotowy na każdą sytuację. Teraz Hela ma własną maskę super bohaterki i do tego będzie jej ciepło. Czujesz się już lepiej, Marley? Doskonale! Możesz dalej jeździć po śniegu, tylko uważaj, gdzie jedziesz. Haha, celnie trafione, Hela. Do zobaczenia wkrótce, moi mili. Pa, pa! W naszym mieście jest dzisiaj wielki wyścig! Ciekawe, kto wygra? Barry? Czy może Matt? A kto wygra, dostanie nową konsolę do gier! Powodzenia, chłopaki! Zaczynamy wyścig! Pędzą jak szaleni! O nie! Obsuwają się skały! Chyba zaraz spadną na Matta! Francis, musimy zatrzymać ten wyścig! Matt, jesteś cały? Głazy zablokowały mu drogę. Teraz nie może się wydostać. Jak go stamtąd uwolnimy? To świetna myśl, Jerry. Poprośmy super ciężarówkę o pomoc. Karl, ktoś potrzebuje super ciężarówki. Mieliśmy incydent z wielkimi głazami w górach. Czy mógłbyś nam pomóc? Jak uwolnisz Matta z tej pułapki? Wow.
Dobry pomysł, Carl. Ambulans, który zastąpi Amber. To jest genialne! Jesteś super ambulansem! Pospieszmy się! Nie ma czasu do stracenia! Mam nadzieję, że Matt jeszcze się tam trzyma! Hej, zobaczcie! Przyjechała super ciężarówka z pomocą! Głowa do góry, Matt! Zaraz cię uwolnimy! Dobry pomysł, super ciężarówka! Wow! Ależ ty masz siłę! Dobra robota! Wy też pomagacie! Droga jest już oczyszczona, a Matt uwolniony. Jak się czujesz, Matt? Super ciężarówka ma rację. Lepiej pojedźmy z tobą do szpitala, Matt. To dobre pytanie, Matt. Skoro wyścig się nie odbył, kto zdobędzie nagrodę? Chcesz oddać konsolę Mattowi, tak żeby mógł grać w szpitalu, Francis? To takie miłe z twojej strony! Wracaj szybko do zdrowia, Matt. Dziękujemy ci, super ciężarówko. Do zobaczenia, moi przyjaciele.